Polacy na przestrzeni XX wieku musieli się wynaleźć trzykrotnie na nowo w roku 1918, 1945 i 1989. I niesłusznie sądzą, że są mistrzami świata. Otóż mistrzami, jeśli nie świata, to co najmniej Europy, są Niemcy, którzy na przestrzeni 120 lat musieli się wymyśleć na nowo aż pięciokrotnie. W roku 1871, kiedy powstała Rzesza Niemiecka, w roku 1918, kiedy obalili monarchię i utworzyli republikę, w roku 1933, kiedy dobrowolnie poddali się władzy narodowych socjalistów, w roku 1949, kiedy powstały dwa państwa niemieckie wrogie wobec siebie, no i w roku 1990, kiedy doszło do ponownego zjednoczenia i od tego czasu mamy jedno państwo niemieckie. I patrząc na to, co się w Niemczech dzieje w roku 2015, zachodzi podejrzenie, że oni w tej chwili, rozmawiając, dyskutując, debatując o uchodźcach, wynajdują się po raz szósty. Tylko że tego procesu bez znajomości historii nie sposób zrozumieć. Zapraszam na wykład temu poświęcony w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 15 grudnia o godzinie 17.